Z Ewangelii według świętego Łukasza. A on poprosił o tabliczkę i napisał na imię mu Jan. Kiedy Bóg wkracza w życie człowieka, ten bardzo często zaczyna postępować w sposób niezrozumiały dla reszty świata. Do tego momentu postępował tak jak wszyscy inni, zgodnie z ekonomią tego świata, z rozsądkiem tego świata. A nagle, gdy Bóg wkracza w jego życie, on odkrywa, że istnieje zupełnie inny porządek i ten nowy, inny porządek wybiera. Dokładnie tak samo było z ojcem Jana, który postanawia, że skoro jego syn będzie początkiem nowej ery, skoro jego syn będzie tym, który zapowie Mesjasza, to wszystkie obowiązujące do tej pory prawa, także prawa rodzinne, wszystkie tradycje, święte nawet tradycje obowiązujące do tej pory, nie mają racji bytu. Trzeba wszystko rozpocząć od nowa. Zachariasz nadaje swojemu synowi imię, którego jeszcze w jego rodzinie nikt nie nosił, żeby wyznaczyć graniczną datę nowej ery, ery Jezusa Chrystusa. Dokładnie tak samo powinniśmy postępować w naszym życiu. Kiedy odkrywam, że Bóg jest obecny w moim życiu, kiedy odkrywam, że chce mnie błogosławić swoją bliskością, wszystkie dotychczasowe sposoby postępowania, plany, postanowienia nie mają już znaczenia. Wszystko trzeba podporządkować tej nowej drodze, którą jest On. Do zobaczenia jutro.